międzynarodowego turnieju w ramach Pucharu generała Żyndka, wielkiej osobowości na Śląsku, to właśnie generał Żyndek nam wybudował piękny spodek, piękny park. Wczoraj było otwarcie, dzisiaj mecz, pierwszy mecz drugiego dnia. Chyba się chłopcy wyspali w żółto-niebieskich strojach, sadownicy z Grójca, nasze jabłuszka. Kontra w czarnych strojach, czarni jak węgiel, górnicy z Katowic. 36-13 prowadzą Katowice. Zdementuj to. Grójec prowadzi. Jak mówi, jak tak mówi, to tak jest. Proszę Państwa, Grójec ku zdziwieniu wygrywa wszystkie mecze na razie i wychodzi do play-off z pierwszego miejsca. Wczoraj chłopcy mieli McDonalda, a dzisiaj za to może będzie. Witam serdecznie komisarza zawodów, sekretarza, komisarza, protokolanta, bardzo doświadczonego, wieloletniego sędziego pana Sekuły, tak? Syguła, pana Syguła. Ja się zawsze mylę, ale wiadomo, o kogo chodzi. No i Artur Mikruta, człowiek legenda. I jego Mikruski. Co jest, chłopcy, że tak słabo wam idzie? Nie wyspaliście się? Do których się mieli wczoraj na fejsie? Obrona! Obrona, obrona, Katowice nie pokona. Patrz na piłkę, Paris, patrz na piłkę. Czy będziecie mieli ochotę, to Grójec, żeby wam na pocieszenie, nie, to dał jabłka. Bo Grójec to jest największe sadownictwo jabłek w Polsce. Jak macie ochotę, to przyjdźcie, ja wam dam. Już gramy! Gdzie? Mija! Tu, ja chodzę. Już opaku powiedziałem z Katowic, że na pocieszenie dostaną jabłuszka. Prosto z Grójca, nie? A skąd jesteś? Może się przedstawisz? W jakiej miejscowości? Z Przesławic. Z Przesławice? To tam te największe sady są, najlepsze jabłka rosną. A pomagasz trochę przy zbieraniu? Też będziesz kiedyś sadownikiem? Proszę Państwa, o, jest z nami pani Wieczorek. Ja tu gadu. Po zwycięskim meczu będzie już wiadomo, że Grójec jest w strefie medalowej, co oznacza w pierwszej ćwierćfinale. Rozgrywasz tak samo.
Każdy kto, jeden. Borys. Już tam. Mijaj, przyspieszaj. Z Rosji do pan zawodnika Borysa. Na razie tyle. Do usłyszenia. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej. Z Pucharu generała Zięcka pozdrawia Zibi i...